Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, a przede wszystkim słuchaczy Radio Opole. Panie pośle, był pan na konwencji Platformy Obywatelskiej? Oczywiście, że byłem. Byłem dwa dni, ponieważ przez dwa dni ta konwencja, to forum programowe Koalicji Obywatelskiej trwało. A silna była reprezentacja opolszczyzny, bo powiem szczerze, jak się umawiałem na dzisiejszą rozmowę jeszcze z urlopu, czyli w ogóle spoza Polski, to okazało się, że część tych naszych liderów jednak z różnych powodów nie będzie na konwencji. Byli nie tylko parlamentarzyści, ale byli również działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej podczas tych dwóch dni forum programowego Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Byłem ja, był poseł Wilczyński, poseł Miller i tak jak powiedziałem, wielu naszych działaczy, wielu naszych sympatyków z Opola i z województwa polskiego. Panie pośle, spotkał się pan z takim określeniem, ono się pojawiło w ten miniony weekend, jednoręki ekonomista. Pierwsze słyszę. Tak? Tak. No to profesor Elżbieta Mączyńska, to jest prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, tak oceniła szóstkę Schetyny. Czyli powiedziała, że to jest program jednorękiego ekonomisty, ponieważ mówi, że chce dać na to i na to, ale nie mówi skąd weźmie. Oczywiście, że mówi, panie redaktorze, natomiast proszę nie wymagać od naszych liderów, proszę nie wymagać ode mnie, żebym w ciągu kilku czy kilkunastu minut przedstawił główne źródła finansowania tego programu. On został bardzo precyzyjnie określony na kwotę 30 miliardów złotych, można to sprawdzić, to po pierwsze. Po drugie, w czasie dyskusji na poszczególnych panelach wskazywano źródła jego finansowania. Między innymi tym podstawowym źródłem jest odpolitycznienie gospodarki. A więc... To da oszczędności. Oczywiście, że da. Jednym z tych elementów jest poprawa koniunktury poprzez przywrócenie dużych inwestycji w budownictwie, w handlu. Tego nie ma, proszę zwrócić uwagę. Jednym z takich źródeł finansowania jest rezygnacja chociażby z tych sztandarowych projektów, jakim jest centralny port komunikacyjny. Ale to też jest duża infrastrukturalna inwestycja. No tak, panie redaktorze, tylko kompletnie niepotrzebna w kontekście tych portów lotniczych, które powstały. Innymi słowy, jeżeli ta inwestycja zostanie zrealizowana gigantycznym nakładem sił i środków, to takie lotniska jak w Warszawie, w Radomiu, takie lotniska, które były wybudowane ze środków unijnych, po prostu przestaną istnieć. Czy o to nam chodzi? W moim przekonaniu nie. A więc jeżeli pan cytuje jakąś złośliwą, tendencyjną opinię jednego z ekonomistów, to ja mogę przedstawić opinie bardzo pozytywne, bardzo dobre dla programu przedstawionego przez profesora Żońcy, a programu, który nazywamy szóstką Schetyny. Bo tak naprawdę ten program ogranicza się do takich sześciu podstawowych obszarów działalności państwa. Panie pośle, no właśnie, mamy tutaj związki partnerskie między innymi. Tutaj Grzegorz Schetyna mówi, że najwyższy czas, no ale mamy też komentarze polityczne. Jacek Stefaniak z PSL-u, rzecznik, mówi, Schetyna buduje nową lewicę, a Marek Sawicki, czyli ten taki ludowiec nastawiony do was mocno sceptycznie, prawda, mówi, że no to koniec rozmów o koalicji. Ale pan redaktor z uporem, tak, godnym lepszej sprawy, szuka tego, co dzieli. Szuka tych wątpliwych światopoglądowych i obyczajowych elementów tego szerokiego ale programu. Ale nie wymyślam tego, one dzielą. No tak, a ja chciałbym mówić o tym pozytywnym przekazie, o tych elementach, które rzeczywiście wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Polek i Polaków. Takim programem jest wyższa płaca, niższe podatki, a więc chcemy, żeby Polacy płacili mniejszy podatek PIT, a więc chcemy, żeby Polacy płacili mniej obciążeń na ZUS, innymi słowy, żeby ich płaca była wyższa. Chcemy, żeby emeryci na stałe już mieli zapisaną 13. emeryturę. Chcemy, żeby Polacy mogli głosować przez internet. Do tej pory tego nie było. Chcemy, żeby Polacy... Pani, poczekajmy na szczegóły. Natomiast sama idea, sama decyzja kierunkowa, tak, jest ze wszechmiar słuszna. Pan redaktor wielokrotnie w tym studio mówił, że naszą zmorą jest to, że Polacy niestety nie uczestniczą czynnie w wyborach. I tych samorządowych, i tych do Parlamentu Europejskiego, i tych wreszcie do Sejmu i do Senatu. Tak? To prawda, ta tylko frekwencja... pójść na wybory, a kliknąć, to są dwie różne rzeczy. No, kliknięcie jest takie mniej odpowiedzialne. Panie redaktorze, ale zastanawialiśmy się wielokrotnie,
również w tym studiu, co zrobić, żeby tą aktywność pobudzić, tak? Były różne pomysły, na przykład pomysł szwajcarski, żeby karać tych, którzy na wybory nie idą, karać poprzez różnego rodzaju mandaty albo obciążenia podatkowe, tak? Podobno i tak niektórzy nie chodzą, wolą zapłacić mandat. No tak, 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 ale ten kierunek nie jest moim zdaniem docelowym. Natomiast rozwiązania, które już funkcjonują w różnych częściach świata, to system pozwalający na to, żeby głosować przez internet. I my mówimy tak, my to umożliwimy, tak my doprowadzimy do takiego rozwiązania legislacyjnego. Mówicie też o wiążącym referendum, to taki ukłon trochę w stronę elektoratu Pawła Kukiza. Oczywiście jednym z pakietów jest pakiet Wolność i Demokracja. Nasz lider Grzegorz Schetyna wyraźnie powiedział, że te złe ustawy, te wszystkie ustawy niezgodne z konstytucją po wygranych wyborach wrzucimy do kosza. Ale mówił również o tym, że bardzo ważne jest referendum. Innymi słowy, jeżeli jakaś inicjatywa społeczna zbierze 1 000 000 podpisów, wtedy będzie z mocy prawa procedowana. Nie będzie tak, że taki projekt zostanie wrzucony do kosza, jak czy do przemielony. Tej pory się zdarzało bardzo często. Niestety, mówię to z żalem i smutkiem, do tej pory, bez względu na to, jaka formacja rządziła, wiele bardzo cennych, bardzo ważnych inicjatyw zostało po prostu zapomnianych. Mówi pan o tych wyższych płacach. No tu jest taki dość, w mojej ocenie, kontrowersyjny pomysł, tak zwana premia za aktywność. To te 600 zł dodatkowo miesięcznie dla tych najniżej zarabiających. Kolejny program socjalny właściwie. Ale dlaczego, panie redaktorze, mówi pan, że kontrowersyjny? No, zmorą naszych czasów jest to, że młodzi ludzie wyjeżdżają z Polski, tak? Wielokrotnie na temat tego mówiliśmy. Mówiliśmy również, że PiS niestety pomimo zapowiedzi, pomimo licznych transferów socjalnych tego nie powstrzymał. A więc dzisiaj chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy wchodzą na rynek pracy, którzy zarabiają najmniej. Co to znaczy? Ale najmniej zarabiają nie tylko ci, którzy wchodzą na rynek pracy. Panie redaktorze, dlatego to jest ukłon w stronę wszystkich. Ja tylko mówiłem o jednej grupie, tak? O grupie młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. A więc wszyscy ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tysiąca złotych brutto, będą mogli liczyć na specjalne traktowanie. Specjalne traktowanie to zwolnienie częściowo ze składek PIT i ze składek ZUS. A więc ta dodatkowa premia w postaci 600 zł. Panie pośle, to gdzie się podziała ta dawna liberalna platforma? Jarosław Gowin mówi, że już nie ma tej kotwicy tak zwanej konserwatywnej, no bo związki partnerskie, no i wolnorynkowej, no bo programy socjalne. Platforma była, jest i będzie, panie redaktorze, partią bardzo pojemną. Partią, gdzie mamy zarówno tych, którzy mają taką wrażliwość społeczną, wręcz taką socjalną otwartość na wszystkie pomysły lewicowe, ale również mamy twarde, mocne, konserwatywne skrzydło. Jesteśmy bardzo pojemni i Platforma Obywatelska była, jest i przede wszystkim partią, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polek i Polaków. Dlatego, panie redaktorze, przyznaliśmy się do tego, że to podwyższenie wieku emerytalnego było błędem. Natomiast bez wątpienia będziemy premiować wszystkich tych, którzy chcą więcej pracować, którzy są aktywni zawodowo. Tak? A więc nie będziemy psuć, tak jak do tej pory, rynku pracy poprzez kolejne transfery socjalne, bo to grozi krachem, bo to grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. Natomiast proszę nie mówić, wracam do pana pierwszego zdania i pierwszej myśli, że to jest program, który nie ma źródeł finansowania. Profesor Żońca bardzo dokładnie o tych źródłach finansowania mówił i będzie czas, myślę, że nie dzisiaj, bo już program się niestety kończy, że już nie zdążymy, że o tych źródłach finansowania i o innych elementach programu porozmawiam. Natomiast no, mógłbym tutaj mówić naprawdę i o sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, i o zewnętrzne, i o całej sferze związanej z ochroną zdrowia, z ochroną środowiska. Tutaj jest bardzo wiele bardzo ważnych, bardzo takich przełomowych pomysłów. Będzie jeszcze wiele okazji, by do tego wrócić, ale porozmawiajmy o polityce. Bo bardzo proszę. To jest trochę tak, no, kampania wyborcza jest rodzajem wyścigu. Takie mam wrażenie. I tutaj wasi przeciwnicy, Zjednoczona Prawica, jest o krok czy nawet dwa kroki do przodu, tak? Wy jeszcze nie macie koalicji, choć macie program. Oni nie tylko mają koalicję mocno spójną, ale już mają listy. Przynajmniej liderów list. To pokazał Jarosław Kaczyński w weekend.
To prawda, rzeczywiście czasu jest niewiele. Mamy raptem 100 dni do wyborów parlamentarnych. Najważniejszych, raz jeszcze to powtórzę, po 1989 roku, bo one zdecydują, w jakiej Polsce będziemy mieszkać, w jakim kierunku nasza polityka i ta wewnętrzna, i ta zagraniczna będzie zmierzać. To bardzo ważne rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie, w której dobra zmiana już rzeczywiście zwarła szyki, pokazała liderów list, jest bardzo dobrze do tego zwarcia politycznego przygotowana, natomiast opozycja ciągle tej formuły szuka. Ale chciałbym pana redaktora i państwa zapewnić, że to już jest tak naprawdę ostatnia prosta, że myślę, że w przeciągu tygodnia pokażemy, z kim idziemy i pokażemy przede wszystkim te wszystkie elementy programowe, które bardzo ogólnie zostały podczas tego forum programowego w Warszawie przedstawione. Pana zdaniem, z kim pójdziecie? No, są warianty możliwe dwa. Wariant pierwszy, idziemy w ramach Koalicji Obywatelskiej, a więc Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Samorządowcy, Inicjatywa Polska. I opcja druga, ta docelowa, idziemy szerokim frontem, idziemy szeroką ławą wszystkich tych, którzy są zaliczani do opozycji, a więc całego bloku antypisowskiego. Mówię przede wszystkim o Polskim Stronnictwie Ludowym, o SLD, o Zielonych, o wielu innych formacjach, które chciałyby dołączyć do tego bloku opozycji. Parlamentarnej i nieparlamentarnej. Wciąż jest na to szansa? Myślę, że tak, no rozmowy trwają. Póki rozmowy oficjalnie się nie zakończyły, szansa oczywiście jest. Jaki to będzie miało efekt, zobaczymy. Wie pan, w samym PSL-u te zdania są bardzo różne. Gdyby to zależało od kolegów z Opola czy z Opolszczyzny, to pewnie już byśmy taką koalicję mieli. Natomiast nie wszyscy tak, nie wszędzie te relacje pomiędzy koalicjantami są tak dobre. Są tak dobre, są tak zgodne i wreszcie nie wszędzie te różnice takie obyczajowe, światopoglądowe, polityczne wywołują takie emocje. No to jeszcze lokalne podwórko. Mamy tu pewną zmianę pokoleniową. Odchodzi senator Piotr Wach, odchodzi poseł Leszek Korzeniowski z czynnej polityki. Pana pokolenie wchodzi. To chyba dobrze. No wymiana pokoleniowa zawsze jest dobra. Ja bym chciał jeszcze zapytać o jakby perspektywę liderowania partii w regionie, bo Andrzej Buła, marszałek i lider Platformy, powiedział, że nie będzie kandydował w wyborach parlamentarnych. Borys Budka tłumaczył, że no ma swoje zadania jako marszałek, ale mimo tego, że ma zadania jako marszałek, do Parlamentu Europejskiego jednak się wybierał. Czy on będzie nadal łączył stanowisko marszałka z stanowiskiem lidera partii, czy tu planujecie jakieś zmiany? Znaczy ja powiedziałem, że to dobrze, że następuje zmiana pokoleniowa, że młodzi ludzie, tak, wchodzą do czynnej polityki. Co do pana posła Leszka Korzeniowskiego czy senatora Piotra Wacha, to ja bym tutaj się nie chciał wypowiedzieć, bo te... Nie, to jest ich osobista decyzja. To jest ich osobista decyzja. Oni już dawno o tym mówili. Poseł Korzeniowski przez bardzo długi czas był szefem struktury Platformy Obywatelskiej, był czynnym parlamentarzystą. Zarówno on, jak i pan Piotr Wach, pan senator Wach, bardzo dobrze przysłużyli się ziemi opolskiej i ich tutaj wkład w życie polityczne jest bardzo mocny. Jeżeli no rzeczywiście podjęli decyzję, no to będzie to w pewien sposób osłabienie również całej formacji. Andrzej Buła. Ale co Andrzej Buła? Nadal liderem? No Andrzej Buła jest liderem, jest szefem struktury regionalnej Platformy Obywatelskiej, jest marszałkiem. Natomiast mamy cykl wyborczy. No to właśnie kiedy te wybory? Zgodnie z kalendarzem, o ile sobie dobrze przypominam, na wiosnę 2020, czyli na pewno po wyborach do Sejmu i do Senatu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem już? Tak, poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Kostuś, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, życzę państwu, panu redaktorowi miłego dnia. Cztery oczy, poranna rozmowa, Radio Opole.